Halo, halo, Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Pomidrvpl, a was chciałbym zaprosić na kolejną sesję, Zagrajemy w Harry Potter i komnata tajemnic na PlayStation 2 i poprzednim razem, czyli w poprzedniej sesji zaczęliśmy sobie gierkę po raz trzeci zresztą już. Generalnie stajmy, że sobie na razie w miejscu, dlatego że tutaj prefekci są. A jak wiecie, ja bardzo prefektów nie lubię i prefekci zresztą też i mnie nie lubią. I podejrzewam, że jak tak dalej pójdzie, no to w końcu mnie któryś zobaczy, i dostanę klapsa w Dupala, i będzie słabo, no nie? Ale dobra. W każdym razie poczekajcie sekundkę, tylko sobie naleję trunku. Więc tak, zaczęliśmy sobie od Nory, czyli od miejsca, gdzie zaczynaliśmy w wersji PlayStation 1, z którego z jakiegoś powodu wersja PC-towa ominęła, bo dosłownie wersja PC-towa ominęła wątek Nory. E, zdobyliśmy dużo kart czarodziejów, byliśmy na ulicy pokątnej. Zrobiliśmy tam misję dla sklepikarza, znaczy dla sklepikarza dla Barmana, który był w barze u Hagrida. Zbieraliśmy rzeczy Gini, czyli tam jakieś jej pióro, taśmę klejącą, jakieś inne tego typu rzeczy. Mieliśmy konfrontację z bijącą wierzbą, która była 100 razy lepsza niż w wersji na PlayStation 1. Dodatkowo mieliśmy poziom poświęcony e, przed konfrontacją z bijącą wieżbą, czyli zwiedzaliśmy sobie zakazany las dosyć szybko. Mieliśmy konfrontację z tymi psami, e, a raczej tymi cieniami wilków, które osobiście mnie bardzo denerwowały i denerwują do dzisiaj. E, dostaliśmy repremendę od Snape'a, że zamiast pojechać Hogwart Express pojechaliśmy Fordem Anglią i w ten oto sposób znajdujemy się w Hogwarcie w dużym skrócie. A więc, no co, idziemy do pokoju wspólnego Gryffindoru albo do dormitorium. Dokładnie, dokładnie już idę. Już się nie martw, już się nie martw, Ron. Już przekraczam próg następnych drzwi i jedziemy z koksem, jak to się mówi. Stwierdziłem, że troszeczkę zmniejszę sobie kamerkę, no bo nie chcę też być za duży w kadrze, jak to się mówi. Why, if it isn't young potter. How are you? Glad to be back at Hogwarts? Well, I would be, Nick, if Professor Snape hadn't caught me outside. Well, I suppose that rules are there for a reason, although sometimes the reason escapes me. Yes, you shouldn't be up this late, you know. Better get back to the Gryffindor common room before Professor Snape catches you again. Goodbye. Bye, Nick. Okay, let's go to the seventh floor. No i dobra, będziemy musieli lecieć na siódme piętro do dormitorium. Aczkolwiek tutaj bardzo ładnie Nick ujął to, co przed chwilą zostało powiedziane. Mianowicie Nick starał się troszeczkę zrozumieć Harego i Rona, że są trochę oburzeni, że Snape dał im reprymendę. Ale tak jak bez głowy Nick powiedział, no niestety zasady to są zasady i trzeba się do nich dostosować. I nawet Nick nam doradził, byśmy polecieli jak najszybciej, jak najszybciej do dormitorium. By nie było sytuacji takiej, że znowu zostaniemy przyłapani przez snipa i nie daj Boże, wylecimy ze szkoły. Tak więc lecimy dalej sobie. Im wy. No, jakby lecimy z kolejnymi piętrami. Tu mamy pierwsze piętro, czyli e, lekcje transmutacji. Bo tak, w tej grze będziemy mieli lekcję transmutacji, taka ciekawostka, coś czego nie było w wersji ani na PC, ani w wersji na PS1 i będziemy mogli sobie pozwiedzać tutaj trochę Hogwart, w szczególności, że troszeczkę stęskniłem się za Hogwartem z PlayStation 2 i mówię to nieironicznie, naprawdę bardzo stęskniłem się za Hogwartem z Harry Potterów na PS2. Moim zdaniem oczywiście bardzo ładnie on wygląda i co prawda w wersji pc Komnaty Tajemnic najładniej wygląda Hogwart, ale ten też jest niczego sobie w mojej opinii. Nie można mu odjąć tego, bo naprawdę bardzo pięknie wygląda to wszystko w środku i tak naprawdę to... Szczerze to ta gra pierwsza przedstawiła ee, ten właśnie Hogwart w takiej wersji, jakiej znamy w Kamieniu Filozoficznym na PS2, bo pragnę przypomnieć, że kamień filozoficzny na PS2 jest swego rodzaju remakiem jakby tych wszystkich kamieni filozoficznych, w które ogrywaliśmy, ponieważ on nie wyszedł w 2001 roku, tylko w 2003 roku. Więc wyszedł po tej grze wersja PS2 -ka, kamienia filozoficznego i w sumie na Xboxa i na e, nie wiem czy czasem na Gamecube też nie wyszedł. E, kamień filozoficzny, tak szczerze. No, i co? Lecimy dalej, lecimy jeszcze wyżej. Tu mamy szóste piętro, i siódme piętro będzie tutaj. Dokładnie tak. Idziemy do dormitorium. Okej, okay. jesteśmy w takim razie bardzo blisko dormitorium, bo teraz jesteśmy w zasadzie w takim głównym holu. I możemy sobie tutaj wchodzić do różnych pomieszczeń. Tu póki co nie możemy wejść, ponieważ jest zamknięte. Ale moglibyśmy wejść tutaj, i zastanawiam się, co tutaj jest, tak szczerze. Ażbym wszedł zobaczyć, kurde, może jakiś secret, kto wie. E, dobra, spróbujmy tutaj, tu nie możemy wejść. I. No, tutaj też jest zamknięte, czyli generalnie trochę słabo bym powiedział. Czyli niepotrzebnie w sumie tu wchodzimy, bo tak czy siak, drzwi są w środku zamknięte, nie? A więc lecimy przed siebie, dojdźmy do tego Rona, niech y, dzieje się, co się ma dziać, bo jestem ciekaw, co dalej będzie, znaczy ja wiem, co dalej będzie i wy również wiecie prawdopodobnie, no bo... No dobra, taka scenka. Wejdźcie do komendantów, Harry. Chodzi o księgę. Oczywiście chcę księgę. Jak mam wiedzieć, że ty i ja nie jesteśmy Slytherinami pokrytymi jak Gryffindorzy? Bo nie wyglądamy jak gorillowcy, tak? Tu jesteś! Someone said you'd been expelled for crashing a flying car into the Whomping Willow. Well, we haven't been expelled. Look, just tell us the new password, Hermione. Oh, very well then. It's Wattlebird. <coughs> Chciałem tylko w sumie jedyne co powiedzieć to to, że wy raczej również wiecie, co tutaj będzie się w tej gierce działo. No bo jeżeli oglądaliście mój Let's Play z komnaty tajemnic na PC -ta czy na PS1, no to no wiecie, że każda z tych gier jest dosłownie taka sama fabularnie, bo tutaj nie ma żadnych takich. Znaczy, różnice są, to tego nie można powiedzieć, bo na przykład wersja na PS2 kamienia filozoficznego miała dużo wątków, które wersja PC-owa czy na PS1 nie poruszyła. Na przykład wątek z książki, gdzie był e, pojedynek. Harego oraz Malfoja, no nie? Tego nie było w wersji na PC, a nie na PS1, tylko w książce. No i też było dużo innych wątków, które mógłbym wymienić, no ale no to jest taki, ten, taki wątek, który zapadł mi najbardziej w pamięć, no nie? I idziemy do dormitorium. Do naszego wspólnego. Znaczy, jesteśmy w dormitorium, tylko idziemy do naszego pokoju. Że tak powiem. Że tak powiem. Hey Harry, Fred and George have set up a shop. You can trade all kinds of things with them for spells and really wicked stuff. Wow, I must go and see them. Where are they? Go through that door and through the reading room. There's the portrait on the other side. What's the password? Liberty Gibbet. Oh and uh, watch out for Percy. He hates being disturbed when he's studying. Cię w podróżu, więc w dużym skrócie, Ron i Hermiona poleźli spać. Mimo, że on tam dalej sobie stoi, to jednak, y, według tekstu, to poszedł spać. My generalnie, w zasadzie nawet gra wymaga od nas, by przekroczyć ten, te drzwi, więc. Udajmy się zatem do sklepiku Freda i George'a, tak jak zresztą Ron powiedział i tak jak zresztą gra chce bardzo, no bo gra bardzo chce, żebyśmy tam poszli, tylko trzeba uważać na Persiego, skurwiela. Dlaczego trzeba na niego uważać? Z prostego powodu, ponieważ nikt go nie lubi i on kręci się tutaj, nie, nie oszukujmy się, sami widzicie, że on tutaj stoi, kurde, Fryer Jezus Maria, pamiętam jak ja się z nim męczyłem w kamieniu filozoficznym na PS2. -sakra, masakra, masakra, kurcze pieczone. Więc przejdziemy sobie tutaj, jak gdyby nigdy nic. Flippity jibbit. <laughs> Patrzcie, jak kurde, oszukany system. Ten se tam kurde stoi, jak gdyby nigdy nic się zastanawia, co, co tu się w ogóle dzieje i tak dalej. A my sobie przechodzimy. Um, sort of. Anyway, welcome to our shop, Harry. Yes. Feel free to browse our extensive range of wizard wheezes and magical merchandise. Everything priced at reasonable rates and the only currency universally accepted throughout Hogwarts. Bertie bots every flavor beans. We're sure there's something here you'll like. No i jesteśmy w sumie, kurczę, pieczone w sklepiku Freda i George'a i teraz będziemy mogli sobie tutaj zobaczyć co ciekawego jest. Jak widzicie mamy tutaj karty czarodziejów, które możemy sobie kupić oczywiście, ale no nie stać nas, nie oszukujmy się. Ja bardziej zainteresowałbym się chyba sakiewką, chyba sakiewką, bo nie wiem co tutaj dokładnie w tej gierce jest. Mianowicie, chodzi mi o przedmiot, który powiększy nam możliwość zbierania większej ilości fasolek, bo nie będę tego ukrywał. Przydałoby się coś takiego i bardzo bym z tego powodu zadowolony, gdybym był w posiadaniu czegoś takiego. Może to jest to? Sprawdźmy, czy to jest to. Może to jest to. Nie, to chyba nie było to. Bo cały czas mam 50 kurcze pieczone. Czyli niepotrzebnie wydałem fasolki, ja pierdziele. A myślałem, że się kurcze pieczone uda. O, mamy tutaj toaletę. Przy okazji jestem ciekaw. Chociaż nie. Bo to jest męska toaleta. Raczej wątpię, że tutaj jęczącą Martę spotkamy. Byłoby całkiem zabawnie, gdybyśmy tak ją raptem spotkali. <laughs> Uuu! Uh! Ej, eee, co to kurcze pieczone była za karta? Tak się przede mną schowała. Co to ma znaczyć? Kogo żeśmy teraz zdobyli? Eee, Queen Myth. Medieval Dates Unknown. Czyli data nieznana. Okej, okay, czyli. Znając mnie i moje zapędy do tłumaczeń, to tutaj będziecie mieli przetłumaczone na język polski, co to dokładnie jest napisane. A my lecimy w takim razie dalej z koksem. Myślę, że taka forma wam będzie się podobała, że zamiast jakby tutaj czytać, przedstawiać cokolwiek, to po prostu wkleję wam tekst, żebyście mogli sobie zapauzować i sami przeczytać. No chyba, że jesteście dobrzy z języka angielskiego to wtedy nawet możecie totalnie zignorować to, co ja w tym momencie powiedziałem, no nie? E, więc teraz tak, w ogóle też odkryłem ciekawą rzecz, ponieważ sobie obejrzałem kawałeczek swojego starego let's playa z Kamienia Filozoficznego i okazuje się, że ta gierka e, jest troszeczkę zdowngradowana, mimo że wyszła wcześniej od Kamienia Filozoficznego na PS2, ponieważ w Kamieniu Filozoficznym na PS2 Harry normalnie czytał e, karty zdobyte, i... Znaczy nie Harry, tylko narrator czytał, co żeśmy, jaką kartę zdobyli i tak dalej. To w tej gierce nie ma czegoś takiego, tylko w zasadzie jest tekst i sam sobie musisz przeczytać, co tam jest dokładnie napisane. Trochę szkoda, nie będę tego ukrywał. No ale dobra, nie mamy tutaj nic za bardzo do robienia już, bo możemy oczywiście zawracać dupę jednemu i drugiemu, ale po co tak szczerze, po co im zawracać dupę? Lepiej po prostu wrócić z powrotem i zmierzyć się znowu z tym frajerem Persim, który... Kręci się tutaj. Nie oszukujmy się. Więc tak naprawdę zmarnowałem. Oj, oj, Dobra, ja już wychodzę, ja już wychodzę. mnie tu nie ma. Oj, oj, ale bym się dał złapać. No, tak więc teraz. Patrząc jakby na. Poczekajcie, gdzie to było? Nie na mapę. O, musimy teraz porozmawiać z Ronem. I mamy w ogóle tak jak mogliście zobaczyć 12 kart w czarodzie już zebrane, tak więc jest to całkiem fajny wynik. Mam nadzieję, że uda nam się w dzisiejszej sesji też trochę tych kart zebrać, bo poprzednim razem w tej pierwszej sesji to całkiem sporą ilość żeśmy zebrali. Nie oszukujmy się. A teraz zobaczmy, co Ron będzie miał nam do powiedzenia. Okej okay, Harry, It's been a long day. Really tired and Aha. Miałem przyjść tylko po to, żeby dowiedzieć się coś takiego. Nie no, spoka, może Hermiona ma coś do powiedzenia. E, Hermiona, porozmawiajmy. So, really Okej, okay, no, jestem w stanie się zgodzić, nie będę tego ukrywał, że to był dosyć długi i męczący dzień. Patrząc na to, ile wydarzeń się wydarzyło z poprzedniej sesji. To zgodzę się, że wypadałoby wręcz pójść spać. A może ty, panie kolego, masz nam coś do powiedzenia? Aha, dobra, okej, okay, dobra, dobra, nie było tematu. Sorry, nie było tematu. Nie będę tutaj cię ten zabierał czasu. I kogo my tu mamy? Czyżby to była Ginny? Hello, Harry. I'm so glad I got sorted into Gryffindor like my brothers. No, dobra. Nic nic konkretnego się nie dowiedziałem. Thanks ever so much for finding my file case, Harry. Have a wizard card. A, bo to jest ten z poprzedniej sesji. Ta misja poboczna. W sensie, wiecie, te, ta, ta, ta torba, co żeśmy znaleźli ją e, na błaniach Hogwartu nocą. Dobra, kogo żeśmy teraz zebrali w kartach. Zobaczmy. Dunber od 1698 czasy obecne. No, i tutaj będziecie mieli przeklejone, co jest dokładnie tutaj napisane. E, powiem wam szczerze, że. Nie wiem, czy te karty były w wersji PC-owej. Na pewno nie było ich w wersji na PS1. To jestem na bank, święcie przekonany, że część z tych kart nie było w wersji na PS1. Ale wydaje mi się, że część była na pcecie tych kart, ale tutaj nie dam sobie ręki uciąć. Więc na wypadek po prostu przetłumaczam, bo nie kojarzę niektórych tych tutaj postaci, no nie? I teraz. No. Czekamy na Dionek, dzion nie? Mogliśmy kurde. Inaczej to zakończyć, no ale zakończyłem to w taki, a nie w inny sposób. No, idziemy do berek. Mamy już dzionek, jak to się mówi. Dobra, sprawdźmy tutaj nasz pokój. Czy nie ma żadnego sikreciku? O, jest sekretik w postaci skrzynki. Wypadałoby ją otworzyć. No, kurde, kto by się spodziewał, że tutaj karta będzie, no nie? 14 już kurczę pieczone. Kogo tym razem mamy? Leopoldina Smithwick 1829-1910 Ok To mi się wydaje, że ta karta była I co, bo coś kojarzy tą postać Coś kojarzę kurde tą Leopoldinę Tak mi się przynajmniej wydaje, że ona była w wersji pecetowej, na pewno była w więźnia z kabanu bo to doskonale pamiętam jej twarzyczkę Mógłbym równie dobrze, bardziej wulgarnie powiedzieć jej mordę, ale wiadomo o co chodzi, no nie? Jesteśmy bardzo kulturalni i tak dalej, no nie? Dobra, schodzimy w dół po bardzo ciężkiej nocy. Ku, kurde, o cholera, ale się wyspałem. No, powiem wam szczerze, kurczę, że noc była naprawdę bardzo przyjemna dla mnie. No, może poza tym, że Ron jest takim kawalarzem i pranksterem, że stwierdził, że e, zabawne będzie z łóżka zdjąć sprężynę i położyć mi na mojej podusi kochanej, przez co no jak widzicie z tyłu głowy zrobiła mi się blizna i no krwawiłem trochę, dlatego moja poduszka nabrała nowych barw, ale no tak, to noc była bardzo piękna, soczysta, wyspany jestem, więc możemy zejść i kontynuować przygodę. Jestem ciekaw, co dzisiaj będzie e, na nas czekać, no nie? You heard right. Meet you downstairs in the entrance hall. Wygląda na to, że nasz, o, nasz dzisiejszy plan lekcji ogólnie lekcji zaczynamy od chyba lekcji z Madame Hooch. Czyli będziemy mieli znowu praktykę latania miotłą. O, cóż za ironia kurczę pieczone. A jakie mamy zadanie poboczne przy okazji? Tak z ciekawości zarknę. Spoko, spoko. Możliwe, że gdzieś tam znajdziemy to. Wow, 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 Percy, co ty tu robisz? Aha, dobra, spoko. Czyli co, sobie postanowisz tak stać, jak to się mówi? Twój wybór. Ja jakby tam nie kwestionuję twoich wyborów. Ja bym nie wiem, zrobił cokolwiek, a nie tylko stał na miejscu i liczył pająki na ścianie. Tak więc. W końcu możemy. przejść przez cały Hogwart, nie bojąc się żadnych prefektów i innych nauczycieli czyhających na nas tylko po to, żeby wlepić nam odjęte punkty przez to, że kręcimy się po Hogwarcie nocą. No, możemy w końcu iść. I robić swoje. I tak wiem, że w tym momencie gadam na loading screenie, ale mam taką ochotę, żeby sobie troszeczkę pogaworzyć. Czemu by nie? Ach, ten Hogwarts, kurcze pieczone. Z siódmego piętra musimy iść na samiuteńki dół. Z <laughs> ciekawości, dla osób ciekawskich, ja to nagrywam 14 maja o godzinie 19.43. Jest dzisiaj sobota i stwierdziłem, że. Jako że nie mam za bardzo co do roboty wieczorem i zwykle o tej godzinie się odpalam, czy to na Krauzajbatsu, czy to ogólnie robię jakieś takie inne rzeczy, no to stwierdziłem, że dzisiaj sobie zarezerwuję tą godzinkę, może godzinkę 15 albo 20, a może półtorej, na sesyjkę z Harego Pottera i Komnaty Tajemnic. Im więcej będzie nagranego na materiału na zapas, tym lepiej. I dzisiaj, swoją drogą, nagrywam to w momencie, kiedy zadebiutował dzisiaj Jackie Daxter Zaginiona Granica, tak więc mam nadzieję, że wam się seria spodoba. Ale dobra, nie będziemy tutaj gadali o Jacku, no bo w końcu gramy w Harry'ego Pottera, a nie w Jacka. Hello Nick. What's the matter? Uh, a matter of no importance. It's just that the properly decapitated Potmore won't let hunt. I'm sorry to hear that. Nie się, Potter. Jak jest no Oj dobra, Nick, nie ma co się denerwować. Nie ma naprawdę co się denerwować. E, że tak powiem, zaciśnij pięści i leć przed siebie, no nie? I swoją drogą, teraz wam coś pokażę bardzo interesującego. Pamiętacie to miejsce w Cupboard? Miejsce, które było zawsze zablokowane w wersji PS jedynkowej kamienia filozoficznego. Możemy sobie otworzyć te miejsce. Ale tutaj nie ma nic ciekawego, to do razu mówię, jak zresztą widzicie. Mamy tutaj tylko taki schowek na miotłę i jakieś tam płyny, eliksiry inne tam tego typu bzdety. Szkoda trochę, bo wydaje mi się, że to byłoby idealne pomieszczenie na schowanie jakiegoś sekretu, jakiejś takiej karty, bądź czegoś. Tutaj mamy biuro filcza i skrzynkę, którą musimy otworzyć za pomocą klucza. Tu nawet się nie dostaniemy. Trochę szkoda, no ale trudno się mówi. Siemanko koziomek, co tam masz ciekawego do mi do powiedzenia. Cornelius Gripper for number 59. Gregory Aha, on tutaj mówi, że nie ma kart w pokroju Cornelius Agrippa i kogo on tam nie miał? Czekajcie. Niech jeszcze raz powtórzy. Jakiegoś Gregorego. Chyba, że chodziło mu tylko o Cornelia Agrypę. Więc Kornel Agrippa jest niedostępną dla niego kartą na chwilę obecną. Ojejku, jak mi szkoda. Sam poszukuję kart, więc póki co sam dla siebie będę miał te karty, więc y, pal gumę leszczu, innymi słowy. Bo ja chcę sam zbierać sobie karty dla siebie. I o, patrzcie, mamy tutaj trójkę przygłupów. Uh, Willow. No. Ah, Potter. Really hmm. Malfoy, przygłupie. Nie życz drugiemu co tobie niemiłe. Bo, jakbyś ty wleciał w bijącą wierzbę, to ciekawe co by się stało. Chętnie byśmy się razem pośmiali, tak mi się wydaje, jakbyś wleciał w tą bijącą wierzbę, co nie? Chętnie byśmy się razem pośmiali. Tak, jak możecie zobaczyć, są tutaj e, klepsydry z y, punktacją. Okej, okej, okay, okay, idziemy do pani Huch. E, tutaj będziemy mieli jakby... Podsumowanie punktów. Come on, Harry. Let's go no, tylko to chciałem powiedzieć Aaron jak zwykle musiał mi przeszkodzić. I bardzo ładny loading screen. Bardzo ładnie przedstawia Hogwarts z lotu ptaka. Podoba mi się to. Daję okejkę. Okay I jesteśmy na błonie. Next, Harry. I Pokoron, ale ja póki co chcę sobie jeszcze chwilę pochodzić na błoniach Hogwartu, ponieważ wyszliśmy sobie na błoniach Hogwartu. Tak więc, tak one się prezentują. I teraz taka ciekawostka, o której Wam nie powiedziałem, a którą wiem od Sebastiana z kanału Sebastian 2000 Vlog. E, generalnie to jest dosyć istotne, co teraz powiem. Z tego co pamiętam, o ile dobrze zapamiętałem mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem w e, wersji na GameCube. I w wersji chyba Xboxowej jest coś takiego, że kiedy wychodzisz na błonie Hogwartu, to te błonie Hogwartu troszeczkę inaczej wyglądają, plus mają takie tabliczki, i za pomocą tych tabliczek, kiedy wejdziesz w interakcję z nimi, to się teleportujesz po mapie, no nie? To tylko to chciałem Wam zakomunikować taką dosyć istotną, w mojej opinii, ciekawostkę, bo mogliście o tym nie wiedzieć. Ja sam o tym nie wiedziałem, dopóki tego nie zobaczyłem, no nie? I co tutaj mamy? Co to w ogóle jest? Aha, to taki krzak jest dziwny. Lol, to, to śmieszny krzak, nie będę tego ukrywał. Ja wiem, że ja strasznie przedłużam, no bo powinienem jak najszybciej biec i tak dalej, ale szczerze, na razie mi się nie śpieszy. Chciałem tak troszeczkę wejść w interakcję z niektórymi postaciami i chciałem trochę bardziej nacieszyć się widokami. Czas na lekcję u pani Madam Hutch.